Widzowie, jak możecie zauważyć, nie wyglądam normalnie. Dlaczego? Dlatego, że zerwałem się z wesela, nie mówcie nikomu i koniecznie docencie tą łapeczkę w górę, że przyjeżdżam specjalnie dla was i nagrywam wam pierwszą zapowiedź sezonu. Ale to nie wszystko, ponieważ mam dzisiaj dla was przygotowane teorie na temat 7 sezonu, co według mnie się wydarzy, także oglądajcie do końca i dopiero później przejdziemy sobie do omówienia pierwszej zapowiedzi. Także łapka w górę, kod Devela w sklepie i zaczynamy. Flashback. Siemano widzowie, słuchajcie, 6 sezon już za 3 dni, ja nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że wy również. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego, co wydarzy się w sezonie 7. Mam kilka teorii, które chciałbym wam przekazać. Zanim jeszcze zaczniemy, chcę wam przypomnieć o moim kodzie Evela w sklepie. Jeśli widzowie będziecie kupować karnet na 7 sezon, sprawdźcie, czy macie aktywny kodzik Evela. A jeśli nie będziecie kupować karnetu, no to ja przygotowałem dzisiaj dla was 5 karnetów bojowych. Zgłoście się tam na dole, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i oczywiście sprawdźcie, czy macie kodzik Evela w sklepie. Wyniki będą na Discordzie, linka macie w opisie. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co wydarzy się w sezonie 7, ponieważ mamy bardzo dużo informacji na ten temat. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy podsumować to, co stało się w tym sezonie pod względem samej fabuły. Na samym początku tego sezonu dostaliśmy event, jak wiecie, no i w tym evencie 7 pomogła nam ochronić punkt zerowy. I to będzie kluczowe w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że w tym odcinku powiem wam moje zdanie, co się stanie, jak się domyślam. Porozmawiamy sobie również o faktach, ale pamiętajcie, że dużo rzeczy będę dopowiadał sam od siebie. Jak mi się wydaje, jak wiecie, 2 sezony temu już mówiłem, że UFO wejdzie do Fortnite'a, bardzo dużo osób się śmiało, a jednak tak się stało. I zróbmy też w ten sposób, żebyście wy napisali swoją teorię w komentarzach tam na dole, być może wy wpadliście na coś mega fajnego. Także napiszcie swoją opinię po oglądnięciu tego odcinka. A więc jak bardzo dobrze wiecie, 7 pomogła nam ochronić punkt zerowy i dzięki temu nasza mapa tak naprawdę przetrwała. A szkoda, bo ja myślałem, że nie przetrwa i może znowu nas przeniesie na jakąś nową mapę, ale pewnie będzie wyglądało na to, że będziemy musieli troszeczkę poczekać. Dzięki temu, że punkt zerowy się popsuł, a 7 pomogła nam go naprawić, to bardzo dużo rzeczy trafiło do Fortnite'a, właśnie takich starożytnych rzeczy, takich jak na przykład starożytny Tilted oraz wiele, wiele innych rzeczy i dzięki temu eventowi tak naprawdę na naszej mapie doszło do zmian. Te zmiany również są kluczowe do fabuły tego sezonu, ponieważ na niektórych ścianach mieliśmy dinozaury, no i dostaliśmy dinozaury do gry. Na niektórych flagach mieliśmy dziwne znaki, o których nie mieliśmy tak naprawdę zielonego pojęcia, dopóki nie okazało się to, że UFO ma nawiązanie do tych flag. W sensie chodzi dokładnie o to, że znaki na UFO odpowiadają właśnie tym flagom z iglicy. Czyli podsumujmy sobie to, co stało się na początku tego sezonu. Słuchajcie, na początku tego sezonu dostaliśmy event, w którym 7 ochroniła punkt zerowy. Dzięki temu dostaliśmy nowe miejscówki, a miejscówki nawiązywały do tego, co stanie się później. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę nic nie działo się w tym sezonie. To, co jedyne dostawaliśmy, no to jakieś nowe rzeczy w grze, ale jeśli chodzi o samą fabułę, no wydaje mi się, że nie bardzo coś się działo. Jedyne, co się stało, to raz przejął iglicę. I to by było na tyle. Czyli jeden mityczny boss wymienił się z drugim mitycznym bossem. A więc podsumujmy sobie przebieg 6 sezonu. Jeśli chodzi o przebieg 6 sezonu, bardziej o ten środek tego sezonu, no to nie działo się totalnie nic. Ale nikt z nas by się nie spodziewał tego, co stanie się pod koniec sezonu. Pod koniec sezonu zaczęliśmy dostawać informacje o tym, że do Fortnite'a wejdzie UFO. Ja 2 sezony temu już mówiłem, że UFO może być w sezonie 5 lub 6 i bardzo dużo osób, no, uważało, że Rafa, co ty gadasz, no to nie jest możliwe, jakie UFO, gdzie ty tam widzisz UFO. Wtedy odwiedził nas statek UFO na górze mapy, no i na górze mapy widzowie dostaliśmy takie małe zadanie, w którym musieliśmy pomóc temu statkowi kosmicznemu wyruszyć znowu w nieznane. Czyli my naprawiliśmy silnik tego spotku, no i oni odlecieli. Na tym się zakończyło to wszystko. No i 2 sezony temu to się stało. Ja nawiązuję to do tego, że jeśli to stało się 2 sezony temu, to tak naprawdę teraz to UFO, które nadlatuje, to być może są właśnie te osoby, które wylądowały wtedy na górze mapy i być może chcą nam się jakoś odwdzięczyć. Jak? Oglądajcie do końca, bo tam wam powiem moją opinię na temat tego, co stanie się w 7 sezonie. A więc dostaliśmy wątek UFO 2 sezony temu, teraz mamy do niego nawiązanie. Koniec sezonu jest tak naprawdę pod znakiem UFO i co się stało pod koniec sezonu? Teraz, kiedy ja to nagrywam, jest sobota rano, no i słuchajcie, porwań jest coraz więcej na mapie, ludzie zostają porywani przez statki UFO na iglicy, na małych iglicach, na kinie, tam gdzie wszystko zaczęło się z obcymi, czyli z trailerem na 4 sezon 3 lata temu. Już wtedy o tym wiedzieliśmy. Także nie dość, że UFO nas porywa, no to ja na samym początku myślałem, że będzie to zrobione w taki sposób, że rzeczywiście spodek będzie latał po mapie, będzie latał nad mapą, będzie ostrzeżenie, halo, halo, zaraz cię złapiemy, nas to UFO porwie do środka, że my się przeniesiemy do jakiegoś statku UFO i będziemy może jakoś latać po mapie, albo po prostu nas wyrzuci z gry, coś w tym stylu myślałem, ale co się okazało? Okazało się, że dostaliśmy tylko i wyłącznie promień, czyli taki te jakby teleport, który nas porywa do góry, czyli do statku UFO i przenosi nas w inne miejsce. Statku UFO samego nie widzieliśmy do tej pory w grze. I teraz odpowiedzmy sobie, dlaczego nie widzieliśmy tego statku. Wygląda na to, że sezon 7 będzie polegał na tym,
tym, że ten statek albo te statki UFO wylądują u nas na mapie. Czyli koniec sezonu jest zbudowany w ten sposób, że my wiemy, że to UFO nadlatuje, już nas porywa, ale jeszcze go nie widzimy, czyli to napięcie rośnie wraz z każdym dniem. Dostaliśmy też przeróżne zadania, jak na przykład naprawa helikoptera, zniszczenie telewizorów, no i dostaliśmy nowe lobby, w którym mamy odliczanie do końca tego sezonu. Okazuje się, że eventu w tym sezonie nie będzie, a szkoda. Czyli podsumujmy sobie teraz koniec sezonu 6. Słuchajcie, okazuje się, że porywa nas UFO, jeszcze tego UFO nie znamy, to UFO do nas nadlatuje, nie wiemy jeszcze w jakim celu zaraz wam powiem. To są dwie możliwe opcje, o których sobie porozmawiamy. Nie możemy również zapominać o plakatach, które dostaliśmy od ufolutków. W sensie one są pewnie od mieszkańców wyspy, ale no zapowiada to, co nadchodzi. Czyli dostaliśmy różne plakaty, na których widać właśnie UFO, dostaliśmy różne znaki, dostaliśmy odbicie w kukurydzy tego statku UFO. Tylko teraz zastanawiam się, czy to jest ta wielkość tego statku, czy to jest jakiś mały statek, a statek matka dopiero do nas przyleci. Co ciekawe, dostaliśmy bardzo ciekawą rzecz, jaka miała miejsce 3 lata temu, dokładnie było to na sezon 5. Dostaliśmy tak jakby zapowiedzi w realnym życiu. Jak wiecie, CypherPK, AliA oraz inni twórcy dostali mini laptopy, na których było nagranie. No i na tych nagraniach były na przykład odbite statki UFO. No i co się, widzowie, okazuje? Okazuje się, że te nagrania pochodzą z realnego świata, z realnego życia i możemy je znaleźć na Google Maps. Ale słuchajcie, to zostawimy sobie na jutro. Jutro podsumuję wam wszystko pod względem UFO, co wydarzyło się w tym sezonie. Być może dostaniemy jakieś nowe informacje. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć ten odcinek. A teraz przechodzimy do tego, co wydarzy się w sezonie 7. Słuchajcie, ja sobie tutaj wypisałem dwie możliwe opcje. Obcy przylecą naruszyć punkt zerowy. To jest pierwsza opcja, którą sobie teraz obgadamy. Drugą opcję powiem wam za chwilę. No i jak bardzo dobrze wiecie, nigdy nie wiadomo, po co UFO by mogło przylecieć. Bardzo dużo osób mówi w takim realnym życiu, że jeśli istnieją, to mogą mieć nastawienie pozytywne albo negatywne. Ale jeśli są w stanie do nas przylecieć, to znaczy, że mają technologię taką, która pozwoli im, no tak naprawdę, wykorzystanie nas i tak naprawdę nie będą mieli takich podstaw do tego, żeby nam pomagać. Raczej będą chcieli nas wykorzystać. A więc słuchajcie, jeśli oni by przylecieli naruszyć ten punkt zerowy, który jest zamknięty w iglicy, no to po prostu nasz świat zostałby mega naruszony. No i być może byśmy w końcu polecieli na tą nową mapę. Chciałbym. Także pierwsza opcja polega na tym, że obcy przylecą do nas z takim bardzo złym nastawieniem i po prostu naruszą ten punkt zerowy, który siódemka tam nam skleciła w całość podczas eventu. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, obcy pomogą naprawić punkt zerowy do końca, czyli no wiecie, siódemka tam pewnie dalej jest zamknięta i trzyma, bo pod koniec tego eventu ona powiedziała, że pewnie długo tak nie wytrzyma, coś w tym stylu, ale ich działanie raczej zostaną skończone taką podpuchą, czyli oni nam pomogą, ale przy okazji coś zrobią złego. Dorzuciłbym tutaj jeszcze taką trzecią opcję, że oni przylecą po prostu i nam pomogą. No ale wtedy to by było nudne, jeśli oni by nie mieli złych zamiarów. A tu fabuła Fortnite'a musi być budowana w napięciu. Także moim zdaniem dwie możliwe opcje, raczej negatywne. I teraz porozmawiajmy sobie o tym, co przyniosą oni do nas do gry. Moim zdaniem, jeśli UFO teraz nie widzimy pod koniec sezonu, no to na samym początku w końcu je zobaczymy. Czyli dostaniemy jakąś nową lokalizację UFO. I pamiętajcie, widzowie, to jest tylko moje zdanie, moje domysły, więc nie do końca wszystko może okazać się prawdą. Myślę, że na pewno jakaś część. Chciałbym naprawdę w siódmym sezonie zobaczyć takie kosmiczną klasę przedmiotów, czyli coś takiego jak mityki i to by była taka klasa kosmiczna, taka zielona, wiecie, taki mega zielony kolor i to by były jakieś takie super moce, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że raczej na pewno coś takiego zobaczymy w grze, czyli nową klasę broni kosmiczną, bo jak już wiemy, Fortnite opublikował, że starożytność już odchodzi i nie wróci prawdopodobnie, czyli odejdą od nas stare, te prowizoryczne bronie. No i to będzie szansa do tego, żeby wstawić do gry nową klasę przedmiotów. Ja bym to nazwał właśnie kosmiczna, jakaś tam gwiezdna. No i ostatnio z Hajem na live rozmawialiśmy o UFO i on mówi w ten sposób: słuchaj Rafa, bo ja się boję, że UFO przyniesie do nas jakąś taką technologię, że ona troszeczkę zniszczy gameplay, czyli grywalność. No i według mnie jest to mega ciekawa opcja, także wydaje mi się, że Haju może mieć tutaj rację, że dostaniemy bronie, które będą dawały bardzo dużą przewagę. Naprawdę chciałbym, żeby kilka UFO wylądowało na mapie i żeby na tej mapie byli właśnie boss ufolut, no nie? O tym zaraz pogadamy i tam będzie safe. Mam nadzieję, że coś takiego będzie. Także słuchajcie, jeśli UFO do nas przylatuje, no to nie przylatuje sam spodek, tylko przylatują też obcy, czyli wydaje mi się, że w kolejnym sezonie dostaniemy nowych bossów ufoludów różnych i przy nich będą stali strażnicy, tak? Jakieś mini ufoludki, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jedna taka lokalizacja, tylko to będzie kilka statków. I dlaczego kilka statków? Bo w teaserach mamy oni nadchodzą, a nie on nadchodzi, czyli tylko oni nadchodzą. Mam nadzieję,
nadzieję, że mają małe statki i będzie kilka lokalizacji. I podsumujmy sobie teraz to, co powiedzieliśmy do tej pory na temat 7 sezonu. Nowa klasa, nowi bossowie, nowa miejscówka UFO ludów. No i jeśli chodzi o zamiar, moim zdaniem zamiar będzie negatywny. Być może się mylę, ale jeśli będzie to zamiar negatywny, to znaczy, że 8., 9., 10. sezon będzie budowany właśnie pod zniszczenie tej mapy, którą teraz mamy. Mam nadzieję, chcę już na nową mapę. A few moments later. I teraz tak, widzowie, jesteśmy na moim Twitterze, na który was zapraszam. Szybko wbijajcie, jest on w pierwszym linku w opisie. Tutaj będę wam postawał wszystkie informacje na temat 7 sezonu i teraz przechodzimy do samej zapowiedzi. Słuchajcie, wygląda ona niesamowicie, moim zdaniem. Pierwsze, co zrobimy, no to po prostu obejrzymy sobie tą zapowiedź, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Ja już to oglądałem i mam kilka spostrzeżeń na temat tej zapowiedzi. Trzeba pamiętać również, że pierwsza zapowiedź jest najgorsza. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także to już prawdopodobnie nam się zaplętla, bo to trwa 10 sekund. Słuchajcie, mamy plecak, który moim zdaniem nie jest zwykłym plecakiem na plecy, tylko jest to plecak, który będziemy mogli znaleźć i jeśli go ubierzemy, to dostaniemy jakieś super właściwości. Coś takiego jak jetpack, ale nie będziemy latać, ale coś z nami się będzie działo. Być może będziemy jakoś szybciej pływać, coś w tym stylu, tak mi się wydaje. No bo musimy to powiązać do tego, że sezon 7 przyniesie nam nową technologię, tak jak widzieliście w tym odcinku, bo mówiłem na ten temat. Przejdźmy dalej, mamy tutaj mleko i na tym mleku mamy agenta Jonesiego i słuchajcie, mleko, w ogóle ta zapowiedź jest opisana tak, że coś będzie modyfikowało nasze kości, wygląda na to, że być może mleko. Ja to wiążę z tym, że jeśli to mleko będzie modyfikować nasze kości, to będziemy jacyś gipcy, może będziemy przybierać jakąś inną formę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I ostatnie, pistolet. To jest jakiś pistolet, jakaś brońka. I ta brońka wygląda na taką science fiction. Jak ona będzie działać, być może będzie wydawać jakiś laser, coś w tym stylu. Ma ona w ogóle jakiś tutaj tak jakby zbiorniczek, coś takiego. Także widzowie, to są 3 nowe przedmioty z sezonu 7. Wydaje mi się, że jutro będzie lepsza zapowiedź.